Kłaniam się nisko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wyszedłem na spacer, pogoda nie zachęca. Czerwiec, który mamy dzisiaj? 10 czerwca. 10 czerwca, mój drogi widzu, a tu cóż? Cóż się dzieje? Ogrzewanie mi się w nocy odpala. Tak jest ciepło. Dzisiaj deszcz, grad i słońce. Teraz mam nadzieję, teraz, no w tym momencie, że nic nie spadnie mi na głowę. Mówię o gradzie i deszczu. No, i tak to, moi drodzy, wygląda z tą pogodą. Pogoda zwariowała. Tak, płatności, moi drodzy. Jak wiecie, w ostatniej piekarni mi nie zapłacono. Wydymka. Termin płatności minął. Wiadomo. Ktoś potrzebuje fotel taki, no, z siłownikiem? Zapraszam. O. Sprzątania, remonty, moi drodzy. Spójrzcie. I na sprzedaż będzie pewnie taka chatka z 800 tysięcy. Funa będzie pewnie kosztowała. Mniejsza z tym. Termin minął płatności tego, tych nieszczęsnych 36 funtów z tej byłej piekarni. Tam około 37, ja już tam już powiem 36. Tam jest kwota 36 z kawałkiem, prawie 37. Mniejsza z tym. Czasami tak bywa, że ktoś wisi komuś pieniądze, no i nie masz czego oddać, nie? Nie masz czego oddać, no. Nie masz czego oddać i nie oddajesz, bo nie masz. A z tymi pracodawcami jest tak, że oni mają z czego zapłacić. To jest takie ich pokazanie, nie wiem czego. Nie wiem czego. Że co? Że jest lepszy od ciebie? Że ci tych pieniędzy nie oddaje? Bo wiem, że ma. Wiem, że ma te pieniądze. Interes mu się buja. Nie wiem. Tragedia. Iść do takiego typa. No i nie wiem, co mu zrobić, nie? Bo to już naprawdę jest masakra z tymi płatnościami. Rozumiem, kwota 3600, ale 36 funtów i nie oddać, no to jest tragedia, mój drogi widzu. Pewnie tych pieniędzy nie odzyskam. Zobaczcie, ile on musiał ludzi oszukać na takie drobne kwoty, że wie, no, że nic nie można mu zrobić. Co, pójdę, będę się z typem szarpał i wezwie policję, jeszcze będę miał gorzej niż on. Naprawdę, tragedia. Tragedia, mój drogi widzu. Schowam się przed wiatrem. Jest zimno, kurczę. Gluba z nosa, 16 stopni. Odczuwalna będzie z 13 stopni. Z 14, naprawdę, bo aż się nie chce wychodzić. Zapytacie, jesteś, Jarek, wkurzony, że ci nie oddał? Wiecie co, no te 36 funtów mi koło hu lata, nie? No ale zawsze to jakieś pieniądze. Powtarzam, czasami ktoś tam od kogoś pożyczy hajs, nie ma mu za co oddać, bo naprawdę nie ma. I oddawanie pieniędzy się może przeciągnąć, ale jak masz pieniądze, to oddaj. Ja wiem, że ten koleś ma. Niestety, wisi mi hajs. Ja tego hajsiwa już nie odzyskam. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jarek, takie smutne te twoje odcinki. No smutne. Wykaraskałem się z domu. Miałem wyjść na rower, pojeździć, coś porobić, aktywnie spędzić czas, ale niestety pogoda nie pozwala. Pogoda nie pozwala, mój drogi widzu, jest jak jest, łażę zaspany. Naprawdę, dzisiaj taki jakiś dzień, tylko spać i nic więcej, zamulać, o. Ale trzeba zrobić kilometry, trzeba się przejść. Idziemy w drugą mańkę, bo tam dzieciaki latają, nie chcę ich nagrywać. No i tak to wygląda z tymi oszustami. Ile on w życiu musiał ludzi oszukać, żeby mieć teraz, co teraz ma, nie? Uczciwą pracą, Jarek, tylko się dorobisz. No, ciężka praca. Gówno, prawda, tam. Widzicie, jak ludzie się dorabiają, nie? Niekoniecznie uczciwą pracą. Niekoniecznie uczciwą pracą, nie? No. Ale no co zrobisz, muszę o tym zapomnieć i iść do przodu. Pomalutku i do przodu.
Złożyłem bardzo dużo CV. Wysłałem na Total Jobs, Indeed, na innych stronach. No jak na razie nikt nie dzwoni. Byłem na dwóch może rozmowach i tyle. Gostek z tej piekarni powiedział, że się odezwie. Odezwie się za, nie wiem, za tydzień. Potrzebują pracownika nagle, tu, teraz. Ale odezwie się za tydzień. Nie rozumiem takich ludzi, nie? Którzy idą z głośnikiem, czy wsiada do autobusu i każdy musi słuchać jego muzyki, nie? To jest najlepsze. To jest najlepsze, nie liczą się z nikim. Głośnik odpali sobie na cały regulator i tam też nie idziemy, pójdziemy tu. No, bo jest godzina odbierania dzieciaków ze szkoły. A ja łażę wokół szkoły, mój drogi widzu, wokół boiska. I tak to wygląda. Cóż, skończyłem o tych dziwnych ludziach, że wejdzie do autobusu z głośnikiem i tarabanie, albo idzie i wszyscy muszą słuchać jego muzyki i on myśli, że jest zajebisty, no ale nie jest. Jarek marudzisz. Nie marudzę, tylko mówię jak jest. Przejdziemy sobie na drugą stronę ulicy. Tak to, moi drodzy, wygląda. Taka sytuacja. Taka sytuacja, nie jedna. Wrócę do tych CV. No wysłałem ich trochę. Dzwonią, żeby sobie pogadać. Na spotkaniach byłem też o pracę, jak wiecie. No i nic. Piszę, że dokończę to, zacząłem przed tym osobnikiem, z tym głośnikiem, co mnie rozstroił. Piszą, że nagle, potrzebują natychmiast pracownika już teraz. Ale jak się okazuje, to nie potrzebują nagle tego pracownika. No i co? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Że nagle głupie rozmowy. Gdzie siebie widzisz za 10 lat? Takie pojebane pytania, że aż mi się nie powiem, co chcę, jak je słyszę, no ale tak to wygląda w tych pojebanych czasach. Bo takie mamy czasy. Musiałem użyć tego słowa, żebyście dosadnie zrozumieli, jakie one są. Fachowiec, osoba, która się zna na pracy, która naprawdę będzie pracować uczciwie. Ty musisz być kuźwa jakimś dziwolągiem, który będzie przychodzić klepać bułeczki i odpiekać chlebki i mieć kolorowe włosy i potykać się o własne giry, to na pewno tą pracę dostaniesz. Takie czasy, moi drodzy. Tak to wygląda. Oczywiście nie naśpiewam się z takich osób, ale mamy takie czasy, że jak jesteś na rozmowie o pracę, masz 40 lat, czy 41 jak ja, będzie takich paru, co nie znają się na robocie, no i będziesz ty, który znasz się na robocie, ale jesteś zwyczajnym facetem, tak jak ja, to nie masz szans, musisz być dziwolągiem. Tu jest lawenda, moi drodzy, piszcie, to jest lawenda, to coś, muszę zakupić taką roślinkę i wsadzić ją sobie w doniczkę, no bo jakieś mole mi się pojawiły w chałupie, powiem wam szczerze. Piszcie, że to jest lawenda, sprawdzę sobie w internecie, ale tak zapytam się was, lawenda, czy to jest ten rozmaryn? A cholera wie. Piszcie, lawenda czy nie lawenda. No i tak to wygląda. Już setki razy o tym mówiłem, że jak jesteś jakiś normalny gość, zwyczajny, to w tych czasach nie masz szans. Musisz mieć koszulkę kuźwa tęczową, jednorożca, kurczę, przyklejonego na puliku. No i tak wygląda, jak wygląda. Rejestruj marsz w plenerze. Nie rejestruj marsz, wycisz na dziś. Tu ma mapkę, z którą sobie chodzę. Niski poziom czego? Niski poziom czegoś tam, nie wiem. Co to było? Niski poziom sprawności cardio. Może być co do ogólnym brakiem ruchu. Widzicie, zegarek nawet mówi, że jestem grubasem. O! Tak, wariaty. Tak to jest, moi drodzy. Więc trzeba być dobrej myśli, się nie załamywać w tym chorym świecie. A jak nie, to zawijam mandziur i
jadę do Polski, bo tam piekarze ponad zarabiałem po 8-9 tysięcy, tak jak piszecie mi na live'ach, ale słyszałem, że płacą 50 zł na godzinę. To było 2 lata temu, czy tam 1,5 roku temu. Nagrywany odcinek był, nie? Kanał do roboty się powtórzy. I tam piekarnia Grizzly ponoć płaci tyle, nie? Sam powiedział, nie? Jak powiedział, to pewnie płaci. Teraz to pewnie płaci z 70 zł, nie? Bo inflacja i tak dalej, że jedno mnie dziwi. Czemu pensje nie rosną razem z cenami, nie? Czemu tak nas dymają, nie? Wszystko tak... Ceny rosną w górę, ale by ci płacili coraz mniej. Najlepiej by ci dali voucher na lunch do McDonald's lub do KFC za 7,80 funta i by chcieli, żebyś za to pracował. No. Mam nadzieję, że jakoś się ruszy. Ruszy się z tą pracą. Dodatkową moją pracą oczywiście. Bo jak wiecie, nie żyję tylko z pracy na etacie. Odbijania karty tak zwanej. Jak niektórzy mi piszą w komentarzach, że ja jakbym miała takiego męża, to bym go z domu wywaliła. Pisze Grażyna. Mariola pisze, ciekawie ile ta twoja żona wytrzyma jeszcze z tobą. Boże ludzie. Tylko, że ja o żonę dbam, nie? O żonę dbam, zabieram ją na wakacje. Jeździmy sobie na wakacje do Grecji, na urodzinki. Tajlandia, Bangkok. Teraz Włochy będą, później Tajlandia pewnie. I zarabiam te pieniądze, nie? Tylko chciałbym wrócić do zawodu sobie, popracować. Ale jakoś nie jest mi dane. Może to przeznaczenie? Jak myślicie, moi drodzy? Tak to jest. Cały czas pracuję, mam się dobrze. Tylko pracuję tak jak teraz, nie? Idę do was, mówię do kamery. Za to dostaję pieniądze, nie? Za to, o właśnie to, o. Co mówię teraz? Do was. Dostaję za to kapuchę, czyli pieniądze. Możecie o tym nie wiedzieć, co niektórzy. Bo niektórzy IQ tam 70 mają, nie? Czytając te wasze wypociny w komentarzach, ale komentujcie. Im więcej komentujecie, tym więcej zarabiam pieniędzy. I tak to wygląda. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Chyba to już wszystko. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności, wszystkiego najlepszego. No i zdrówka, bo zdrowie jest najważniejsze. Tak, moi drodzy, czasy idą ciężkie, będzie coraz gorzej, era dymania nadeszła, że będą nas dymać z lewa i prawa. O, już się pojawiło jakiś gość z pontonu, który skakał po samochodzie, nie? Gdzie to było? W internecie są te filmy, a to dopiero początek w Polsce. Tak się śmiejecie tutaj z tego zachodu, ale macie na co głosowaliście. Życzę wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, cześć.